Zobaczcie, jaki towar złapałem. Jadę z tym z Nowego Brunswicku do Nowej Szkocji. Niby nie ma overnight parking, ale myślę, że nikomu nie będzie przeszkadzać tutaj. Jest pack up w my trailer. Parę miesięcy. Zobaczcie. Paliwo. Jesteśmy teraz na wycieczce takiej małej. No tak, teraz już przyjechali. Przyjechać, wjechać do nowa. Na lewo tu. Patrzcie, to fajne miejsce, nie? Skalpista. No to zobaczcie, troszkę zajął ten załadunek. Ponad 2 godziny plus minus. To jest muffler, exhaust pipe z góry tam była, bo odstaje za bardzo. Z tą rurą jestem troszeczkę już nielegalnie, także żeśmy ją odkręcili. Pasy związałem tak, jeden pas z przodu tutaj złapałem tak, żeby i na bok, i do przodu, i do tyłu, żeby za bardzo to, znaczy w tą stronę, żeby ciągnęło w prawo. Złapałem też za oś, tak na wszelki wypadek, bo to pasy jednak, to nie łańcuchy, a łańcuchami tego za bardzo nie ma gdzie złapać też. Złapałem jeszcze na wszelki wypadek za tą oś, pas, no i dwa pasy z tyłu, bo oczywiście w razie hamowania. No i zobaczcie, jak żeśmy to postawili, na takich drewnianych klockach, ale gościu mi dał takie twardsze drewno. Powiedział, że one, już nie wiem jak to jest po angielsku, one się jakoś nazywają, ale to nie są zwyczajne, po prostu ścięte. Znaczy ścięte, to są ścięte, ale to jest po prostu twardsze drewno. To nie jest takie miękkie, jak zazwyczaj używa się w tych szkieletach, konstrukcjach. W to na przykład jak uderzę stalową tą rurą, co mam do napinania pasów, to dużo nie ma, nie zostanie z niej. Naprawdę to jest twarde, ani rysy tutaj nie ma, jak w to waliłem. W porównaniu do tych normalnych desek, jak walniesz z metalowej tej pałki, to od razu widać kółeczko, nie? Także stoi na tym, no i jest na razie ok, nie ma problemów. Troszkę było triki, troszkę były... Nie było to takie proste, żeby zdjąć te koła, ponieważ trzeba było to dość wysoko podnieść. To wszystko trzeba było dość wysoko podnieść, żeby zdjąć koło. I jak żeśmy zdjęli koło i potem położyć bardzo nisko, bo wtedy było na lewej na przykład stronie koła były. I potem trzeba było, wiecie, drugą stronę, także to było troszkę krzywo to leżało i żeśmy się bali, czy to nie spadnie na bok nam. No ale oni dbają o załadunek, także my to tam wsyjadno. No i opony tutaj, to jeszcze jakaś grzechotka z tej maszyny. A co to jest w ogóle? To jest do wciągania, to jest pompa do ziarna. To jest taka na kołach, to jest taka naczepa, pompa do ziarna. Także ona jest po to po prostu, żeby wciągała ziarno. I z drugiej strony, jak są rury, to żeby tymi rurami z góry, z prawej strony, to rozrzucać tam, gdzie to chcesz. A tutaj masz, widzicie, te takie gumowe, takie aluminiowe, metalowe, gumowe, że po prostu zarzucasz to, gdzie tam chcesz i wciągasz ziarno. Nie, widzicie? Tak to mniej więcej leży między tymi śrubami. Tutaj na przykład się troszkę biło, widzicie, zobaczcie, to leży tylko twarde, to jest drewno. To leży tylko na przykład tutaj na tej stronie, na tym ostrym stalowym. Tutaj nawet nie ma, widzicie, nawet nie ma dotyku. I nie wbiło się głęboko. Co to się wbiło, może 3 mm? W normalnym drewnie to by wgniotło do końca, bo to jest troszkę nawet ciężkie. Także to drewno naprawdę dobre mi dał, fajne. No, co? Ja teraz jem obiadek, przejechałem Toronto. Korki były troszkę tylko, bo te korki to były z pół godziny może. I żarcie przygotowują. Masło, szynka, jajko. To jest w sumie, to jest moje śniadanie. Która jest godzina? Po południu. 6 po południu. Ja dopiero śniadanie. Także niby troszkę z takiej diety i nie byłem głodny. Po prostu robiłem dzisiaj od rana. Wczoraj wieczorem dobre żarcie zjadłem. Wiecie, najlepiej, że jak kamera nagrywa, to ona nagrywa odwrotnie i to wygląda, jakbym ja siedział teraz za kierownicą, bo oglądałem filmik, a kierownica jest tutaj. Ja siadłbym z prawej strony, nie? Także jakby to kogoś zmyliło. No to robię takie śniadanie, obiad, kolacja, nie wiadomo co to w ogóle jest.
chciałem przejechać po prostu przez Toronto. Nie byłem głodny, a chciałem przez Toronto, wiecie, przejechać, ponieważ tam się zbierały korki, no i udało mi się 30 minut, może stałem w korkach, tam 10 minut, tam 10, nawet nie tyle, że stałem, cholera, zapomniałem, zostawiłem otwarte drzwi i komary podleciały, muszę je pozabijać, powybijać, zanim tutaj cała rodzina się rozlegnie. Widzicie, ciepło już jest i trzeba uważać na to robactwo wstrętne. Także przejechałem przez ten, przez Toronto całe, 401. No całkiem spoko się jechało. Tak jak mówię, tam 10 minut, tam 10 minut i to nie było tak, że stałem, jechaliśmy troszkę. Teraz był gdzieś jakiś wypadek po drodze. Ja jestem w stronę teraz Montrealu, jadę. Jestem w połowie, mam jakieś może 300 km do Montrealu. Także do pracy nie dojadę oczywiście, bo musiałem jechać na załadunek, bo mnie wygonili. Nie mogłem tam spać. I musiałem pojechać na załadunek 5 minut. Zmiana mi się zaczęła, tam 2,5 godziny chyba spędziłem i tak dalej, nie? Także zobaczcie tą ciężarówkę i się te tutaj światła z boku, tutaj ma takie fajne, widzicie? Te przykole, te tutaj, ja to wam pokażę, te. One fajnie wyglądają, to są światła, jak migacz włączy. A co to za ciężarówka, nawet nie wiem. Nawet nie wiem, to jest jakiś nowszy model czegoś i nawet nie wiem, zawsze zapominam sprawdzić i się upewnić, co to jest za ciężarówka tak naprawdę, jaka marka. Także to jest taka rezara. Zobaczcie, jak mało miejsca jest dla ciężarówek. 8 miejsc wyznaczonych. 4 i tutaj, gdzie jestem, 4. 8 wyznaczonych miejsc jest dla ciężarówek. Co za patologia pierdolona. Ale tu z prawo w krzakach będzie widać? Nie widać. Tam z tyłu w krzakach już budują ten. Budują, mam nadzieję, dla ciężarówek, no bo dla kogo innego. Auta mają tam, za tym budynkiem. I te rezary właśnie są takie z dupy do dupy, takie gówno pierdolone, że jest bardzo mało miejsc dla ciężarówek, bo to nie jest niby... Oni nie postawili tego z myślą, że to ma być parking. Oczywiście, no jakby, że inaczej, nie? Przecież ciężarówki nie parkują na noc, albo nie parkują robić 8 godzin, tylko to jest takie niby... To jest zrobione z myślą, że przyjedziesz, zjesz coś u nich, wydasz hajs i pojedziesz dalej. Pierdolone cioty, nienawidzę czegoś takiego normalnie. Zero zamysłu do czegoś. Także, o, widać, zobaczcie. Tutaj, nie? Także kopią ziemię i możliwe, że dla ciężarówek będą robić parking. Dobra, zmiana mi ucieka. To chyba na tyle na dzisiaj. Pewnie zmiksuję to z jakimś filmikiem. Bo dzisiaj tylko tak troszeczkę załadunku, troszkę przejazdu, pokazałem wam, co tu się dzieje i spadam dalej do roboty. Mi się wydaje, że podjadę tak może godzinka, dwie godzinki mi zostanie na jutro do pracy. Dzisiaj jest piątek, także udało mi się dość fartem przez Toronto przejść w takim troszkę spokoju. No i teraz niedawno miałem jeszcze gdzieś wypadek, był to tam, żeśmy z 15 minut chyba stali. Także tak, taka to aktualizacja. Yo, na razie. Zobaczcie, jaki towar złapałem. Jadę z tym z Nowego Brunswicku do Nowej Szkocji. Ja to nie ładowałem, ale ja to rozładowuję. Została mi jeszcze godzinka, jest 6 nad ranem i podjedziemy jeszcze na stację paliw zatankować. Podobno oni to muszą zatankować, także oni tam będą czekać. Jakieś 15 minut stacja Irving obok rozładunku. Zobaczcie, jak jest nisko. Coś jest nie tak z tymi flatbedami w tej firmie. Widzicie, lewa strona jest bardzo niska, ale da się jechać na szczęście. Czasem na mostach jakieś lekkie rysy są na tych takich, wiecie, metalowych tych takich łączeniach przy mostach. Czasem jak są wielkie dziury. Hak złapany pasami. Ja tego nie ładowałem, ale przejechałem teraz ile? 150 km i no i on ładnie tu sobie leży. Nie ma problemów z nim. Przód, ja nie wiem, czy według prawa takich załadunków to nie powinno być łańcuchem złapane, ale właśnie gdyby to się złapało tutaj łańcuchem, to wtedy to już by w ogóle dotykało ziemi, bo by ściągnęło się bardziej do ziemi. Bynajmniej tak jest złapane. Zobaczcie, tak złapano łańcuchami z przodu po jednym na lewo, prawo. Ja dorzuciłem jeden łańcuch. On troszkę jest luźny, ale to nie szkodzi. On jest tak na zabezpieczenie. Miałem taki gruby, także tu jest jeden. Tutaj jest drugi, to jest ten mój tutaj, co przychodzi i jeszcze oni tutaj mieli, także trzy jakby osobne łańcuchy i mój czwarty. I papiery mówią, że to ma niby 10 ton, kilogramów, co jest guzik, prawda.
to pewnie ma z 20, to chyba w kilogramach ton, lightowo. Może nawet więcej, z 25, może nawet 40 ton. Pod górki takie jedne z większych jechałem 30 na godzinę, co nie? Bynajmniej fajny towar do kolekcji. Naprawdę zajebisty dźwig. Na pace z takim jechać, super. Ja się jaram. Zobaczymy, jak będzie rozładunek wyglądał. Także tak, pewno, o. Taka kopareczka. Też spoko. Także jedziemy. Godzinka jeszcze została i rozładunek. No, siemanko, siemanko, siemanko. Dzisiaj mój ostatni tydzień roboczy. To znaczy może dłużej jak... O kurde. Zobaczcie, jaki ładny flatbed. Kurde, jakie równiutki. Ja teraz sprawdzam opony. Chyba nic nie widać w kamerze. No nie włączyłem migaczy, ale też szczerze mówiąc. Dobra, to jest pusto. Szczerze mówiąc, w nocy, jest, także migacze łatwo i tak widać. Na postoju, jak się włączy i hamulec. Także zaraz sprawdzę podczas. No jak wejdę do ciężarówki. To jest mój ostatni tydzień. Dzisiaj mamy wtorek, 6 czerwca. I za 11 dni wylatujemy do Polski. No, także cieszę się. Czwarta nad ranem. I co jest? Zabieram na czepę z domu, jadę do pracy. I z pracy wracam w tą stronę, gdzie mieszkam jakby. I mam dwa rozładunki w Fredericton i trzeci w Moncton. Fredericton to jest niecałe 3 godziny od pracy i Moncton jest 4,5 godziny. Ale przed rozładunkami, pierwszy jest na 10 rano, mam do załatwienia driving license, prawo jazdy, to international, międzynarodowe prawo jazdy, o, dokładnie tak to będzie, żebym mógł wynająć auto w Europie. Potrzebne jest to zdjęcie, jakieś tam wypisanie papierów i to powinno zająć jakieś pół godziny. Także najpierw staram się to załatwić, otwierają o 8. Będę tam około 9 i od razu śmigam, obok będą dwa rozładunki. Także tak jest na razie plan na dzisiaj. Jadę z po prostu naczepą z domu. No i co? To tyle, ruszamy w trasę. No, także jak widzicie, pogoda taka z dupy troszeczkę. Ale aż mi to tak nie przeszkadza. Zobaczcie, jak mi siedzi na ogonie. No, ja jadę, mam dokładnie 100 km do Fredericton, także przejechałem już niecałe 2 godziny. Niecałe 200 km przejechałem. I zobaczymy, jak pójdzie z tym prawem jazdy międzynarodowym. Czy pójdzie szybko, czy zrobią to jakby z miejsca od razu, czy będzie trzeba czekać dzień, dwa, trzy. To chyba z miejsca by mieli zrobić, co nie? To nie jest jakaś super ważna plakietka, nie wiem, jak to wygląda nawet. Zobaczymy na miejscu. A wczoraj w ogóle byliśmy z Mirką w Stanach, troszkę dalej. Myśmy wjechali tam ponad 2 godzinki, 200 km w Stany. A dokładnie miejscowość Bangor. Od Woodstocku się wyjeżdża. Właśnie gdzieś tutaj w okolicy. Zjazd, jaki to był? 180, chyba 7. Także zaraz będziemy mijać zjazd. Ciężarówki tędy
jeżdżą właśnie. To jest Woodstock tutaj. Teraz miasto Woodstock w Nowym Brunswicku. Stąd się właśnie często atakuje na Stany, ponieważ tutaj jedzie 95 chyba. Czwórka czy piątka? 95. Przez cały stan Maine. Znaczy my żeśmy tam wjechali i głównie żeśmy pojechali zrobić mi w końcu kartę na telefon, ponieważ moja już była nieaktywna. Potraktowali mnie, znaczy powiedzieli mi, że po prostu kartę mi zablokują, jeżeli nie przyjdę z dowodem do biura. A że granice były zamknięte, no to nie mogłem jakby potwierdzić, że tutaj mieszkam, że jestem stąd. Potraktowali mnie, że jestem z jakimś skamerem z tych linii telefonicznych, tak mi się wydaje. O, tutaj jest znak. Za 2 km jest ten zjazd. Także po prostu mi telefon, znaczy numer telefonu jakby zablokowali, kartę SIM. I od razu mój telefon zablokowali w tej sieci, bo telefony mają te swoje kody IM, czy jakoś tak. I kupiłem nową kartę SIM, próbowałem to jakoś aktywować i po prostu się nie dało, jakby mój telefon był zablokowany. Także pojechaliśmy wczoraj, poszedłem do gościa, no i on mi to ogarnął. Bez problemów raczej większych. I ile płacę? Ja wtedy płaciłem, pakiet jest $65, ale teraz mam 55. Ogólnie miałem wtedy 45, ponieważ miałem $20, $10 zniżki i jest też $10, jeżeli automatycznie płacisz, bo to nie jest na umowę, to po prostu możesz aktywować i deaktywować co miesiąc, jak ci się podoba. Możesz płacić, nie musisz, na stronie internetowej możesz to wyłączyć bez problemu w każdej chwili. Także za to, że automatycznie ściąga ci co miesiąc, masz $10 mniej płacisz, mniej ci ściąga. No jeszcze miałem jakąś tam promocję $10 i to wszystko mi poszło w dupę. Także teraz mam $55. No i jeszcze hotspot też dokupuję kolejne $10. Także razem $65 za nielimitowany. I to jest normalnie nielimitowany. W Kanadzie duże sieci, praktycznie każda sieć mówi, że ma nielimitowany internet, ale to nie jest nielimitowany internet. Oni tam małymi literkami jest, znaczy no, literkami jest zapisane małymi, że w Kanadzie bynajmniej, że po na przykład 20 GB internet zwalnia. Także no, Kanada. Taka Kanada. Tutaj jest, zarabiasz mniej, dwa razy mniej niż w Stanach. I płacisz za wszystko więcej niż w Stanach. To ma duży sens. Także no co tam, jakie mam w ogóle rozładunki, właśnie zobaczmy. To wygląda jak materace te firmy, teraz mniej więcej tak kojarzę. Pierwszy na 10. No to ja celowałem, że na miejscu, tutaj mi mówi, o której będę, 8:40, Google Map mi mówi, że będę, a mam na 10. Także mam jakieś godzinę 20 zapasu mniej więcej, no godzinkę powiedzmy zapasu, żeby załatwić to prawo jazdy. Aha, dobra, oni to fajnie tutaj postemplowali wszystko, żebym papierki nie pomylił. Aha, tutaj jest ship to, gdzieś tam, ok, tutaj jest Fredericton, drugi, tak, Fredericton, ok. Jeszcze nie patrzyłem dokładnie w jakiej części Fredericton, bo ten Fredericton troszeczkę jest upierdliwy akurat. Tam są takie przejazdy też, mostem można przejechać i tam troszkę już upierdliwo może się zrobić, żeby gdzieś dojechać, bynajmniej czasem jak tam z jakimiś nietypowymi rzeczami jeżdżą. Jakiś czas temu na Flatbed ładowałem jakieś rzeczy, jakieś wózki czy coś, trzeba było tył jakoś atakować, ten Fredericton dziwnie. Także zobaczymy, jak tutaj będzie. No i tyle, no, widzimy się na rozładunku i potem wam powiem, jak poszło prawo jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy. No, także zobaczcie,
rozładunek jest za rogiem. Tam muszę wjechać aż za budynek i muszę cofnąć. Także czekam, tam gościu skończył rozładunek. Zobaczcie, gdzie ja będę musiał cofnąć. Będę musiał się złamać na takiej dość busy ulicy. Jeszcze to jest dwupasmówka jakby. Także będzie dużo zabawy. Jest ostre łamanie. No, zobaczymy jak to pójdzie. Czekamy na gościa i no i tyle. Drzwi chciałem otworzyć, ale ja im nie wierzę, auta przejeżdżają tutaj obok też, także poczekam. Jesteśmy gotowi, żeby wkurzyć ludzi. A ten tutaj co? Na co on tam czeka? Ciekawe co ci ludzie tutaj robią, zobaczcie. O, to tak się poukładali. O, wyjechał teraz. Także zaraz bierzemy się. Nagrałbym, ale to muszę się na tym skupić, bo tutaj muszę uważać, szczególnie na kierowców z prawego pasa. Stamtąd jak będą jechać tam, bo będą się wtryniać do samego końca. Zostawiłbym im sam ten. To jest gruba, tutaj są trzy pasy i tutaj dwa, ok. Zostawiłbym im sam krawężnik i by przez krawężnik przejechali. Czterokołowce to w dupy mają, że cofasz i nie widzisz co się dzieje. Także tak. Dobra. Czekam aż się zwolni i bierzemy się do roboty. Ok, poszło to dość łatwo, ponieważ z prawej strony auto się zatrzymało. Włączyło awaryjne światła i pomogło mi, że tak powiem. Dwa auta się tylko troszkę mi tam wtryniały. No i reszta już czekała, także nawet poszło lajtowo. Bez większych problemów. Dobra, ja cofnę jeszcze kawałeczek. I... drzwi otworzymy. I to jest trzeci rozładunek. Dwa zrobiłem lajtowo, bez problemu, dużo miejsca było. Dobra, tu chyba zaraz będzie trzeba się łamać jakoś, dobra. Dwa były bez problemu. Prawko zrobiłem, znaczy zrobiłem sobie międzynarodowe prawko. To było 10 minut i czekają na rozładunek. Ale zobaczcie, jakie mam drzwiczki w ogóle śmieszne. Zobaczcie, jaki system. Tutaj jest wygięte. Także one się tutaj już nie zamkną tak fajnie. Ładnie. To powinno być w środku. Dobra, nic. Materace. Już prawie koniec. Trzeci rozładunek, to pójdzie 5 minut. No słuchajcie, jest kolejny dzień. Dzisiaj mi piąte koło wymieniali. Tam w środku się podobno coś zepsuło. Nie dało się otworzyć. Rączki się nie dało otworzyć. Wczoraj miałem problem, pojechałem do garażu. To mi rączkę jakoś otworzyli. Coś tam niby próbowali ogarnąć, ale nic nie zrobili. Dzisiaj wróciłem do pracy i nie mogłem naczepy zrzucić. Po prostu. No i prawdopodobnie tam chyba coś mówili, że w środku tam są takie sprężynki i ona chyba się zerwała, ta sprężynka, i ona blokowała odtworzenie rączki. Także ogarnęli to. No i co? Tankowanie. A wczoraj już taki wkurzony byłem, dzień do dupy, bo miałem jechać, miałem już naczepę zmieniać i nie mogłem otworzyć rączki. Ona się zamknęła jak cofałem pod naczepę. Nie mogłem jej po prostu wyjąć. I straciłem ponad 2 godziny, jeździłem po garażach z jednego do drugiego. Już byłem taki wkurzony, że po prostu brak mi słów też. Tydzień, ostatni tydzień i na urlop, spieprzać. Te dziury pierdolone też gówno, już człowiek ma nerwy też na tą robotę. Może nie na robotę, ale po prostu na to miejsce już tutaj. Też jedziesz po tych jopach pierdolonych, błoto wszędzie. Wchodzisz do środka, błoto w robocie.
A, dobra, tankowanie skończyło. Bynajmniej. Wróciłem. Wróciłem i ten. Wróciłem z Montrealu wczoraj, a tak dokładnie z Nowej Szkocji i spadam do Montrealu 6 godzin. Także będę tam około 23 wieczorem, bo już jest wieczór, zobaczcie, no ponuro dzisiaj. Nie chciało mi się wstawać wcześniej, wstałem, nie, miałem wstać przed 8, wstałem po 8 i tak wszystko się naciąga, no tutaj półtorej godziny na tym, tu na tym i tak naprawdę ile dzisiaj zrobię? 1000 km, także no spoko, może być. O ile mogę, bo nawet nie wiem ile jeszcze, ile mi pozwoli godzina, nie? Czy mi coś zostało, dobra. Kończymy, spadamy po naczepę. No, także mamy prawie 23, z pół do 23 wieczorem. Podjeżdżam, już praktycznie jestem pod Montrealem. Zaraz odbijam tutaj zjazdem. Zjazd 98, jak zawsze. I tam wjeżdżam na autostradę numer 30, ona jedzie tak jakby dookoła troszkę Montrealu, omija tak troszkę ten cały burdel. No i sytuacja jest taka, że normalnie zatrzymałbym się jakieś 15 minut temu, ponieważ tutaj dalej nie ma żadnych już track stopów i bym sobie normalnie przerwę kręcił. Do klienta bym jutro rano podjechał te 40 minut, czy tam nawet 50. I nie byłoby problemu, ale napisała mi babka z firmy, że żebym spróbował zrobić rozładunek tak szybko, jak tylko się da, bo chce mnie wysłać w takie dziczy. Byłem tam raz zimą i w sumie nie za bardzo ja tam chcę jechać, no ale no cóż, to jest jakieś 600 km i to jedziesz. Z powrotem mniej więcej na Quebec się jedzie i od Quebecu potem na północ uderzasz, centralnie na północ, w takie prerie, lasy tam są, dziko tam jest, ponieważ tam załadunek bym miał i ten załadunek jest chyba do 5, oni są tam jakby ładują, także z tego powodu jadę czym prędzej, znaczy czym prędzej, jadę prosto do klienta i tam patrzyłem na mapę, tam jest miejsce na 2-3 ciężarówki. To jest takie ciasne miejsce, taka firma obok normalnie domu. Ktoś obok domu ma firmę, sobie tam ogarnął. Także zastanawiam się, czy jak tam podjadę, to czy będzie dla mnie miejsce, żebym mógł zaparkować. Ponieważ klient jest jakby od razu przy takiej ulicy. Jest tam taka normalna ulica, zwykła taka, idzie tam. I jeżeli nie będę mógł tam cofnąć z jakiegoś powodu, nie, będą ciężarówki, naczepy, no to będzie taki Lipton, nie wiem. Coś będę może szukał, zobaczymy, poczujemy, zobaczymy. Wszędzie remonty, wieczory są, także po zimach remontów od cholery. Po nocach te remonty robią standardowo. Także no nic, no jak nie będę mógł tam cofnąć, raczej chyba wątpię, żeby ktoś tam miał zaparkowaną ciężarówkę. Chociaż na mapie była jedna naczepa pod bramą jakby, także chyba tam się naczepy zrzuca. A druga sprawa, niby rozładunek mam na 10, no ale jadę od razu. Jak rano mi powiedzą, że dlaczego tu jestem, że mają innych do rozładunku rano, a nie ja, no to najwyżej po prostu gdzieś pojadę ciężarówką zaparkować i tyle. Że tak powiem, raczej się nie będę tym przejmował, bo to już jest jakby, no, to na firmę. Chciała ode mnie tam dyspaczerkę, żebym pojechał czym prędzej się rozładować, no to i żebym też, ja też ten czas, że tak powiem, zaoszczędzić. Będę potem po tych lasach tam śmigał. I tam trochę schodzi. Jak pamiętam ostatnio, niby 600 km, ale tam 7 godzin się jechało. Także chciałbym dojechać tam i wrócić, chociaż trzeba już wrócić przez Quebec bodajże. Ciężarówka może tylko przez Quebec tam wrócić, także
będę chciał z tych, od tych dzikusów tam, że tak powiem, dzikich lasów wyjechać. Pożyjemy, zobaczymy. Damy za jakieś 30-40 minut się dowiem, czy mogę tam cofnąć. Jak nie, no tak jak mówię, no poszukam czegoś, no i tyle. Widzicie, tutaj remonciki robią. Gdzieś tutaj zaraz mam zjazd, 98. Aha, rozkładają te, tak, betonowe barierki rozkładają. No i mokro, ogólnie pada, pogody takie troszkę do dupy od paru dni już dobrych. W Nowej Szkocji, prowincja Nowa Szkocja, pożary były. Chyba dwa albo trzy pożary, czy to był jeden pożar, ale pożary tam były. I z tego co tam czytałem, to nawet te deszcze za bardzo na te pożary nie pomogły. Chyba dopiero trzeciego, czwartego dnia ten pożar ustał. Także no, gdyby nie te deszcze, to naprawdę mogłoby być bardzo, bardzo źle. Mogłoby tej prowincji nawet troszkę tam spłonąć, bo nie wiem, jakby to ogarnęli. No musieliby już wzywać chyba, nie wiem, całą straż pożarną, czy nawet wojsko, żeby ogarnąć ten ogień. Także taka sytuacja. Temperatury takie są tutaj średnie, tak po 15 stopni, także jest troszkę zimno. No, a dzisiaj jest... Jaki dzisiaj jest w ogóle dzień? Środa, 7. Także dokładnie za 10 dni lecimy. No, piąte koło, aha, teraz tak, piąte koło, tak? Ja wam nagrywałem, jak tankowałem, to już mi naprawili. No dobra, no to wam mniej więcej, że tak powiem, wyspowiadałem się. Tutaj, a, gościu atakuje z prawej. To właśnie zrobili bardzo tak nietypowo, bo ja nie wiem, czy ja mogę na tym prawym pasie tutaj teraz być. Bo niby znak mówi, jest oznaczone, że tutaj mogą autobusy i pojazdy, które mają 3 osoby. To jest taki pas jakby szybszego ruchu. Troszkę to tutaj pozmieniali, chyba rok temu jakoś. I żeby zjechać na ten 98 zjazd, to teraz według oznaczeń powinno się tak naprawdę na ostatnią chwilę zjeżdżać. Także, no ale na razie tam aż taki burdel się nie robi. I chyba raczej wątpię, żeby ścigali ludzi, że ktoś wcześniej na ten prawy, tego prawego pasa używa, żeby zaraz zjechać zjazdem. Dobra, tutaj na prawo. Ja tutaj te rzeczy to już pamiętam, to nie ma problemów. Początki, pamiętam, początki były bardzo dziwne. Szczególnie jadąc z powrotem. Oznaczenie jest takie troszkę nietypowe dla nowego kierowcy w tych terenach. I 2-3 razy pojechałem prosto zamiast zjechać, bo ten zjazd nie jest tak jak tutaj, że zjeżdżasz w prawo tak fajnie. Tam masz, autostrada się dzieli na 3, w lewo, prosto i w prawo chyba. I znak, jakoś dziwny jest znak. Zamiast oznaczyć, że to jest autostrada właśnie ta... Ciężko jakby to wytłumaczyć, ponieważ jest autostrada oznaczona liściem Kanady. To jest jakby highway, który przechodzi przez całą niby Kanadę. I tak naprawdę ten highway przechodzi właśnie przez sam środek Montrealu. A tędy to jest 30. I pamiętam, na początku troszeczkę nie ogarniałem. Znak chyba mówi, żeby kontynuować jazdę na 30, to jest środkowe pasy, są chyba dwa. Potem te środkowe pasy zmieniasz na prawy pas. Także ja i ten znak chyba jest troszkę później. Ja już chyba gadam od rzeczy, może zmęczony jestem. No, ja wam zrobię tak to update za jakieś 30 minut. Mam zjazd za ile? 38 km i potem pewnie z 15 km prosto jak mordę strzelił aż do klienta. Zobaczcie, ciężaróweczka na drewno.
Dobra, to do usłyszenia za pół godziny. Zobaczymy, co tam się będzie działo u klienta. No dobra, okej, okay. Kontynuujemy. Zapomniałem chyba wczoraj wieczorem nagrać, znaczy ciemno było, jak dojechałem do klienta. Jakaś tam lampka świeciła. Sytuacja była taka, no z ulicy cofałem do tyłu. Tam jest remont, na mapie troszkę inaczej pokazywało, tam jest remont. Na pierwszych bramach były oczywiście naczepy puste. Także mówię, gdzieś tam zaparkuję obok, może rano mnie obudzą. Ale przyszedł gościu, co tam pilnował tego w nocy. I mi powiedział, że mogę sobie cofnąć tam jeszcze bardziej do tyłu, prosto w bramę, jak będę cofał. Tam zaparkowałem, na bramie. Drzwi zostawiłem zamknięte, bo mówię, nie wiem dokładnie, co przewożę. A mokro było, padało. Także nie wiem, czy ta ich brama, ona tam, że tak powiem, wiecie, czy tam gdzieś po prostu woda nie napada, czy nie wiadomo co. No okazało się, że wiozę drewno, także raczej dobrze, że tych drzwi nie otworzyłem, na wszelki wypadek. Rano wstałem, no rano gościu mnie obudził, zapukał, która była 7:20 lokalnego czasu. No to ruszyłem do przodu, drzwi otworzyłem, wiecie, no i cofnąłem. I to długo mi nie zajęło. Szybko jeszcze się położyłem w drzemkę i tak może z pół godziny. Napisałem do mojej dispatcherki w pracy, że ten, że okej, okay, jestem gotowy, że napisz mi, czy mam tam jeszcze jechać. I to jest Saint Felicien. Ja wam, ja zrobię screenshota, ja wam pokażę na chwilę, jak to mniej więcej wygląda. Bynajmniej ja jestem teraz, patrząc na mapę, północ, południe, ja jestem pod Montrealem. Także uderzam teraz na Montreal. Jestem centralnie jakby, jak w mordę strzelił, pod Montrealem, w linii chyba prostej. Także wjeżdżam na 30. Stamtąd odbiłem w prawo. Kontynuuję i jadę w stronę Quebec. Tam niby coś tam pokazuje, ale tamtędy ciężarówki nie jeżdżą, także muszę jechać przez Quebec i tak wyjdę na lepiej tak. Albo na tak samo, a nie będę się wlókł w jakichś tam uliczkach głupich. Także jadę na Quebec, przejeżdżam przez Quebec na północ. I tam już wjeżdżam w lasy. Zapomniałem numer autostrady, znaczy jakby... W sumie tam jest dwupasmówka osobna, taka fajna. Bo ja zimą tam jechałem. Zimą było tak dziko, było dziko, no nie powiem. Gościa tam na tym... A, na wadze spotkałem takiego też. Miał całe zasolone te wycieraczki, nie wiadomo co. Ja mu dałem troszkę spryskiwacza, żeby szyby sobie umył. Bo nie miał takiego... Wiecie, że ręcznie sobie sam może umyć. No, górki, nie górki, zakrętów sporo. Jadę na pusto oczywiście, także w tamtą stronę no powinna być petarda. Pokazuję 540 tędy, ale to przez Quebec pewnie będzie jakieś 600 km. Ja liczę, że 6,5 godziny będę tam jechał. Także tak myślę, że przed 3 się wyrobię, a chyba 4:35 zamykają, także ja się śpieszę. Zjem coś pewnie potem, jak będę głodny, zobaczymy. Ja jestem ogólnie taki agent, że ja potrafię, naprawdę szczególnie z rana, ja potrafię śniadanie jeść dość późno czasem. No czasem tak mam, po prostu nie jestem głodny. Szczególnie jak właśnie są takie sytuacje, że człowiek jakby troszkę niby się śpieszy, ale znaczy wiecie, w tym transporcie to jest tak, że on się śpieszy, ale tak naprawdę siedzisz w tej ciężarówce, no i jedziesz, nie? Też to, autostradą jedziesz setkę, co zrobisz? No tak się śpieszysz, wiecie, tak się śpieszysz, się nie śpieszysz. Niby się śpieszysz, ale tak, wiecie, śpiesz się powoli.
jest bardzo duża firma, zaraz wam pokażę. Pierwszy raz jak się tędy przyjeżdża, to troszkę upierdliwe, bo człowiek nie wie co ma robić. Tam mają taki system chipów, nie wiadomo czego. I cię ładują tam jakoś, bo tam ładują te ciężarówki, co się je podnosi całe. Czekajcie, czy ja teraz źle podjechałem? Nie, dobra, to ogarnę z tego miejsca. Dobra, tutaj stanę, mogę tutaj? Nie, dobra, tutaj stanę. Widzicie, tutaj w ogóle pociąg, ostatnio jak tutaj byłem, to pociąg normalnie mi się tutaj... Pociąg się tutaj ładował, nie? Dobra, stąd już jakoś wykręcę. Normalnie ładują tam, w sumie to nawet nie pamiętam co tutaj ładują mi. Zaraz się dowiem. Ale ogólnie firma tutaj dużo różnych rzeczy się dzieje. Z tego co kojarzę, o widzicie szkiełko brudne. Z tego co kojarzę to tam dalej z tyłu, z drugiej strony tej firmy w ogóle ładują ciężarówki i rozładowują i to całą ciężarówkę z naczepą się podnosi do góry. Wszystko razem, wjeżdżasz na takie ten, na taką specjalną jakby platformę i ci wszystko podnosi i tak cię rozładowują. Takie coś kojarzę, nie? Także tutaj najróżniejsze rzeczy widzicie ładują. Tutaj pociąg w ogóle nie widać tego. Nie, nie widać tego. Ale ogólnie tędy właśnie pociąg wjeżdża. Ostatnio też tutaj przez cały magazyn on sobie tutaj przejeżdża i go tam ładują, rozładowują. Także to jest duża tutaj platforma, co nie? Zobaczcie jakie tutaj w ogóle zbiorniki przede mną. Nieźle. Dobra. Idę z tym, z numerami i idę podejść, zagadać i podjechać pod bramę. Powiedzieli mi, że muszę mieć hełm. I w ogóle być cały ubrany tutaj. Mimo tego, że jestem w takiej troszkę osobnej tutaj. No nie, no dobra, rozumiem o co chodzi, ale muszę znaleźć. Mam nadzieję, że mam hełm. Nie wiem, czy mam hełm. Powiedział mu, że mam mieć długie spodnie. Hełm, buty mam, spodnie to spoko. Ale hełm. Nie wiem, czy się gdzieś tam chowa, czy mam hełm. Zobaczymy. Podjeżdżam na bramę. Znaczy, no i tak mnie załadują, nie? Załadować mnie załadują. Bo zazwyczaj w takich miejscach, jak nie masz takiego sprzętu, to oni cię po prostu tu nie załadują, wiecie? Dobra, jak to było tutaj. Także powiedział, no, że normalnie, że mam podjechać. Ja ogarnę, poszukam ten hełm, żeby iść po papiery. Bo ja tutaj nie mam żadnego, nigdy... Czekajcie. Ja tutaj nigdzie w ogóle nie chodzę, w sensie ja jestem tutaj, to jest troszkę odizolowane takie miejsce. No ale mają prawa, to trzeba by ich przestrzegać. Tak czy siak. Gdzie mam drugą rękawicę? Mi zjadło drugą rękawicę. Bo ja jedną założyłem, a drugiej zapomniałem. Dobra. Tak czy siak. Jak mnie załadują, no to spoko. Bo oni mnie załadują i wiecie. Najwyżej potem no, dostanę jeszcze po dupie od niego. Powiem, że po prostu nie wiedziałem, pierwszy raz tu jestem. Powiem, że nie wiedziałem, że jestem tutaj pierwszy raz i po prostu gdzieś zgubiłem hełm i tyle. Bo gdyby, jak nie mam hełmu, no to wtedy jak mnie nie załadują, no to już jest dupa. No nie, wtedy by była dupa, tutaj jechałem 7 godzin, tutaj... No i tyle, nie załadowaliby dzisiaj, trzeba by hełm załatwić. Ale zobaczę, powinienem mieć. Zobaczcie, te naczepy tutaj właśnie, tak się rozładowuje. Po prostu załadują od góry, ale żeby rozładować, cała naczepa wjedziesz, drzwi otwarte i po prostu wszystko się wysypuje. Wszystko podnosisz tak, nie? Pyk, tak do góry podnosisz. Także on tam pewnie gdzieś jedzie na rozładunek. Bo z drugiej strony, tam z drugiej strony firmy, widziałem, że tak właśnie rozładowują. Po prostu hop, hop, szybka sytuacja. Dobra, szukamy kasku. No i załadowany. Kasku nie znalazłem niestety. Ja wiem, że na pewno miałem kask w innej ciężarówce na 100%, bo jak czasem sprzątam tam z tyłu pod łóżkiem rzeczy,
ogarnię łańcuchy, wiecie. Takie rzeczy pod flatbed, pod platformę, to tam często trzeba to układać, sprzątać. Miałem kask w ciężarówce na 100%, także on musiał zostać w jakiejś innej ciężarówce. Mnamie załadowany, założyłem co po prostu długie spodnie, buty, nie wiecie. I podszedłem i on bardzo szybko załadował, nie wiem, z 10 minut i powiedział, że spoko, gotowe, no, mogę jechać. Także zrobiłem sobie obiad. Najedzony, można jechać w trasę. Znowu lusterko brudziłem. Kurczę, ja coś z tym... Tak, dużo lepiej teraz. Ja coś brudzę to szkiełko. Także zobaczcie, no troszkę ludzi tutaj pracuje. Tam z drugiej mańki właśnie. Tu są jakieś w ogóle chipy, nie wiadomo co. Podjeżdżają ludzie, mają takie chipy i oni tam właśnie, o, skanują się tam w tym takim budyneczku małym. Tam się ludzie skanują. I tak dalej, wyjeżdżają, wyjeżdżają. O, widzicie takie wióry, możliwe, że takie wióry im właśnie ładują tutaj. I potem to tak łatwo się rozładowuje, co nie? Dobra, także ruszamy w trasę. Szybciutko poszło, naprawdę, mniej niż pół godziny wszystko trwało. Także elegancko. Także taka sytuacja. Pierwszy raz, mówię, nagram. Bo pierwszy raz zatrzymuję się przy takim autobusie szkolnym. Jeszcze mi się nie zdarzyło, nie miałem jeszcze okazji. Także widzicie, tak tutaj wygląda, jak autobus szkolny się zatrzymuje. On ma, włączy pomarańczowe światła, dużo tego ma. Potem czerwone, że już stoi. I wszędzie w Stanach i w Kanadzie jest zakaz jechania obok takiego autobusu, wyprzedzania go albo go mijania w jakikolwiek sposób. Bo jak widzieliście, właśnie dziecko wychodzi i ono na przykład przychodzi na drugą stronę, jak potrzebuje. Także to jest naprawdę zajebisty system. I kary nie są lekkie. Już nie mówiąc o tym, że po prostu możesz się nadziać na... jak takiego walniesz, no to już dziękuję, po ptakach. Byłeś, nie macie. Gitara, nara. A naprawdę fajnie to jest oświetlone, ciężko tego nie zauważyć. No jak ktoś siedzi na telefonie, to pewnie nie zauważy. Ale no, fajna akcja. Dopiero co wyjechałem. Także cały czas jestem na tej samej ulicy, to jest jakieś 7 km od momentu, jak wyjechałem. Także no, taka pogoda w kratkę, ale ja ogólnie spoko, ja lubię taką pogodę, nie mam jakiegoś problemu. Oprócz tego, że ludzie troszkę bardziej jeżdżą po prostu wolniej, boją się bardziej tego deszczu. Są bardziej ostrożni. Wypadków pewnie więcej jest. Ale ja tak jakoś, nie wiem, lubię tak. Wolę takie coś od upałów. Chociaż w ciężarówce jest i tak elegancko, masz chłodno. No. Do pracy mam, jadąc przez Quebec, bo inaczej to raczej nie może, jak trzeba by było promem, a to wychodzi na to samo i tak. Także jadąc dookoła przez Quebec, miasto Quebec, mam 6,5 godziny jazdy, jakieś 500 km, 550. Tylko tędy tutaj właśnie trzeba się dużo szlać po takich miasteczkach, potem dużo górek, zakrętów dużo. I potem, nie wiem, za jakieś... 2 godziny powrót na dwupasmówkę, na autostradę, taką już prawowitą. I tam dopiero się zacznie taka typowe takie 100 km, 1 godzina jazdy, nie? No i co? Mariusz miał nagrać, Mariusz nie nagrał za dużo. Dobra, teraz ogarnąłem pamięć z telefonem. Po prostu, no za bardzo mi się nie chciało, dużo robiłem. Zrobiłem chwilę tam. 6 dni, wszystkie godziny wyjeździłem. 7000 km zrobiłem prawie. Także rozpisałem to nawet na 2 tygodnie. Większość na pierwszy tydzień, resztę na drugi tydzień. Oraz kolejne 2 dni jeździłem. Wczoraj zrobiłem
900 km i dzisiaj jechałem tam troszkę, także 950, także zrobiłem w 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie, bo ile to będzie, 7 dni, potem recap mi szedł, 8-9 dzień, no to w 9 dni zrobiłem 8000 chyba kilometrów, nie jestem pewien teraz mniej więcej, bo papiery z tamtego tygodnia dałem, ale jeździłem jak chory. Słuchajcie, tak zapierdalałem, znaczy tak akurat mi wszystko pasowało idealnie, że usuwałem, na przykład zmieniałem te inspekcje, co miałem troszkę 10 albo 15 minut, jak miałem rano, albo tam zmiana naczepy po 10 minut, jak robiłem, to musiałem wszystko ucinać na 2 minuty. Na 2-3 minuty wszystko ucinałem i jak wróciłem na bazę 7 dnia z 70 godzin, zostało mi 2 minuty. Także naprawdę, ja cholera, nie? Potem wróciłem na przykład na bazę, jaki to był dzień? W poniedziałek rano, około 6 rano byłem w poniedziałek, wróciłem z Toronto, z tym wszystkim tam, co jeździłem. Nowy Brunswick i z Nowego Brunswicku jechałem aż do Toronto. Znaczy aż, to nie jest daleko, tam chyba 1600 km, bynajmniej 1400, 1500. Bynajmniej stamtąd, jak wróciłem właśnie tutaj, to miałem 2 godziny, to był poniedziałek około 6 rano. Cały poniedziałek zostałem na bazie tutaj, czekałem sobie, położyłem się spać, zmęczony jak cholera. I dała mi robotę na kolejny dzień rano. Pojechałem z tym, pojechałem prosto do klienta, to była taka stara trochę baza wojskowa, nie? I słuchajcie, tam jak dojechałem, to też parę minut mi zostało. I wszystko tak naprawdę ratowało mnie w tym, wszystko mnie ratowało w tym, że miałem lekką naczepę. Także raz w życiu, że tak powiem, pasowało wszystko tak, jak miało pasować. Jedyne, co zrobiłem, gdzie nie pasowało jakby za bardzo, to jak wróciłem wczoraj wieczorem, no zeszłej nocy na bazę tutaj, znaczy tego samego dnia, bo dzisiaj jest, co my dzisiaj mamy, ja już dni mi się gubią, dzisiaj jest czwartek. I w czwartek o 2 w nocy wróciłem na bazę, to tam już 40 minut mi wyskoczył error, jakby wiecie, że za długo jeżdżę, nie? Także 40 minut przekroczyłem dzień pracy. Ale wiecie, wywalone na to mam, bo to ostatni dzień. Jedyne, co mnie interesowało przed bazą, pół godziny stąd, jest waga jeszcze taka jedna. To jest taka mniejsza waga, ale ona czasem w nocy jest otwarta. Znaczy ja ją raz miałem otwartą w nocy, jak padał śnieg, to zimą to było. Jak jechałem tamten, ona raz była tylko, raz ją miałem tylko otwartą, jak padał śnieg właśnie. I oni sprawdzali, czy ludzie odśnieżają naczepy. To było jakoś wieczorem, nie? Także tylko to mnie interesowało. I ta waga, tam jest zjazd przed tą wagą, można jakby zjechać, zaparkować, jakby była otwarta. Ale światła od tej wagi są tak zrobione, że dopiero widać je za zakrętem, także nie masz jak wcześniej sprawdzić. A ludzie nie zawsze zgłaszają w nocy, nie? Jak będzie otwarta. Czasem ludzie nie klikną, że jest otwarta waga i można się troszkę nadziać, jak ktoś próbuje w nocy jakiś, wiecie, hachmencik zrobić, nie? Także no, około 2 byłem. Troszeczkę posiedziałem, może z godzinkę na grze. Poszedłem spać. Budzik od 7.30 mam i czekam. Czekam, babka mi powiedziała, że jest jeden kierowca teraz, co jedzie do Nowego Brunswicku. Zapyta się, czy mogę z nim jechać. Ale chyba nie pozwolił. Chyba mu nie pasowało, żeby godzinkę mnie odwiózł do domu. Bo ja bym chciał, żeby mnie pod dom ogólnie też ktoś odwiózł. Bo mam, nie mam dużo rzeczy. Zobaczcie, wszystko wypakowałem, co nie? Tak to wygląda. Wszystko wypakowałem, zostawiłem tylko tu na kawę, Mirka mi kanapki zrobiła, tutaj miałem jedzonko w misce, fajnie wszystko spakowane, także nic nie trzeba było gotować, tylko mam czajnik, wodę zostawiam, ktoś może będzie chciał, koce schowam, plecak, no nie mam tego dużo, to tam może dwie rzeczy, papiery gotowe, także no, ja tu jeszcze jestem cały czas tą samą naczepą. I teraz idę ją odpiąć, idę do biura, odłożę papiery, wykseruję, potrzebuję parę rzeczy wykserować. Bo wiecie co wam powiem, waga mi nie, znaczy może drukarka mi nie działa, w sensie ona działa, ale tuż przez zimy tutaj, jak ciężarówkę się stawia wyłączoną i jest zimno, jak robię na przykład zimą przerwy 2-3 dni i zbyt zimno się zrobi, jest na, nie wiem, minus 20-30 stopni, to ten tuż on się psuje i on się nie drukuje potem już dobrze, bardzo słabo drukuje, prawie nic nie widać, trzeba znowu nowy tuż kupić, cholera. Ale no, do Stanów będę potrzebował drukarki pewnie, jak wrócę, będę jeździł do Stanów, nie? Bo tam dużo się drukuje, wiecie, przejazdów na granicę i takich różnych rzeczy trzeba drukować, to
i tym podobne. Także tak, powiedziała mi, że czekam. No idę właśnie teraz do biura zobaczyć, dowiedzieć się i się jej po prostu zapytać, czy ile dzisiaj jest towarów w stronę tego domu. Bo ja muszę być, jest teraz 9:20. Ja muszę być w domu najpóźniej, no, przed trzecią, w pół do trzeciej po południu, w pół do 15:00. Tak 14:00, 14:30 najpóźniej muszę być w domu, ponieważ jedziemy weterynarza mamy. Także tak, a stąd mam ponad godzinkę do domu, tam 115-20 km. Także do weterynarza dzisiaj, no, najwięcej załatwiania to z psem. Dzisiaj weterynarz, jutro trzeba jeszcze jakby taka organizacja, nie wiem, zdrowia, zwierząt, towarów takich, jak coś takiego. Musimy jeszcze podpisać takie papiery. Nie idę je skserować. Także no. I tyle, i co? I słuchajcie, dzisiaj czwartek, jutro piątek, czyli dzisiaj weterynarz, jutro piątek i w piątek przed wieczorem wyjeżdżamy. Plan jest taki, że do Montrealu, z domu do Toronto na lotnisku mamy 1200 km. I w połowie się zatrzymamy pod Montrealem, tam się na parę godzinek położymy. Także plan jest taki, że w piątek wyjedziemy wieczorem, no to sobie śmigniemy przez ten Quebec, przez całe to takie gówno, wiecie. I przed Montrealem to są fajne rezare, takie parkingi, nie? Z boku autostrady. Są tam fajne z trawą i tak dalej. Psinka nasza będzie mogła się tam przejść, będzie mogli sobie tam usiąść spokojnie. To tam w Audzie na parę godzin się położymy rano spać i pojedziemy dalej do Toronto, także wiecie, bez stresu. Muszę spakować jeszcze jedno koło, bo mam takie zapasowe, to chude takie koło, ale wezmę jeszcze, mam, bo mam dwie pary letnich. Ze starego auta mi zostały 4 koła z oponami. Także wezmę jeszcze jedno. Ja auto przygotuję, mniej więcej sprawdzę, czy wszystko jest ok. I co, w piątek wyjedziemy wieczorem i w sobotę w nocy mamy lot. Także tak, auto zostawiamy w Mississauga gdzieś tam na parkingu. Także zrobimy sobie dużo zapasu na wszelki wypadek. Jakby się coś miało dziać, to mamy czas, żeby to ogarnąć szybko, nie? Wynająć auto, czy parking dodatkowy, czy cholera wie, co by się miało dziać. Czy koło wymienić, czy nie wiadomo co. Także tyle. I to będzie sobota wieczór, w nocy. Przez całą noc lecimy. I w niedzielę o 13:00 będziemy w Warszawie. I w niedzielę około 14:30-15:00 mamy odbiór auta. Jak odbiór auta będzie, że odbieramy auto, karta, wszystko przejdzie, nie będzie problemów, dadzą nam to auto i ruszymy tym autem z tego parkingu przy lotnisku, no to wtedy będę spokojny. Do tego czasu trzeba, że tak powiem, przygotować się na wszystko. Okej, pogadałem 9 minutek, to co? Na Słowacji, jak będziemy, potem już będzie się uspokoi klimat, to nagram parę filmików, na pewno zrobię live'y, na pewno jakieś 1-2 live'y zrobię, także spokojnie, spokojnie jak na wojnie. No i ten filmik wrzucę niedługo. Jeszcze mam poprzednie dwa filmiki, które już pewnie żeście obejrzeli, jak oglądacie ten. I ten wrzucę, dobra. No to słuchajcie, gitara nara, udanego urlopu. Życzę tym, co mają urlop, czyli mnie i wam, jak ktoś ma urlop albo planuje. Na razie. I odpoczynek, kurczę, słuchajcie, 2,5 miesiąca odpoczynek od jeżdżenia. Ciekawe.